I doznałem wtedy wstrząsu mózgu, więc to się skończyło w szpitalu i tak musiałem zakończyć swoje doświadczenie w tym programie. Mhm. I w tamtym momencie grupa kibiców, poznawszy mnie, zaczęła nucić piosenkę, to nie jest wymyślona historia, to jest autentyczna historia. Zaczęli nucić piosenkę programu Europa da się lubić. I to jest praca, o której mało myślę, że mówię w przestrzeni takiej ogólnej, a która nauczyła mnie bardzo dużo. Ale ja się przez wiele lat buntowałem, to znaczy nie chciałem pisać, używać polskiej fonetyki, polskiej ortografii. Było we mnie takie poczucie buntu. Dzień dobry, nazywam się Wojciech Goduński, witam na moim kanale Kopalnia Sukcesu. Dziś moim gościem jest Conrado Moreno. Witam Cię. Dzień dobry Wojtku. Conrado chyba wszyscy znacie. Witam również. Conrado chyba wszyscy znacie, był popularny, największą popularność zyskałeś w programie Europa da się lubić. Ja myślę, że jeśli chodzi o popularność, to oczywiście to jest temat taki dyskusyjny, który pewnie będziemy poruszali. Tak. Na pewno większość internautów raczej się zastanawia, czy przyjechałem na skuterze, czy nie, bo to jest taka jedna z moich łatek wiecznych, która zresztą jest na swój sposób, myślę, i ciekawa i też pozwala się do pewnych rzeczy zdystansować, ale tym razem na piechotę, także miło mi, dziękuję Ci Wojtku za zaproszenie. To ja Tobie dziękuję, że dzisiaj przybyłeś na spotkanie. Dzisiaj chciałem sam porozmawiać o całej Twojej karierze. Od początku, jak to się zaczęło, jak trafiłeś do Polski, bo pochodzisz z Hiszpanii, urodziłeś się w Hiszpanii. Tak. To znaczy, wiesz, kariera to jest takie słowo, którego trochę się boję, to jest takie słowo, które budzi dystans, bo to jest takie duże słowo przez duże K pisane. Zawsze od razu wyczuwam też i intencje, i uczucia, i emocje internautów, i słuchaczy, i pewnie pytania, jaka kariera, co to za gość. Mam takie radary bardzo często włączone, ale spróbuję się z tym zmierzyć, z tym tematem. Okay. Tak, no to jest tak i za każdym razem, gdy mówię o sobie i o swoich początkach, zastanawiam się, włącza się we mnie taka analiza, by powiedzieć o nieco innych rzeczach, o których nie mówiłem. Po Wojtku, to jest tak, że bardzo często oczywiście mówię o tym, dlaczego i w jaki sposób i co robię w Polsce i kiedy się znalazłem, więc być może jest część słuchaczy, która już doskonale zna tą historię, ale tak, no zawsze od podstaw, mama jest Polką, tata jest Hiszpanem, więc mam mieszane pochodzenie i zawsze, i myślę, że to jest ciekawe dla mnie już jako dla faceta, który ma 40 lat w swoim życiu, poszukiwania tożsamości były czymś bardzo istotnym. Zawsze czułem się kimś zagubionym, zawsze w Polsce byłem odbierany jako Hiszpan, a w Hiszpanii jako Polak, więc w zasadzie czułem się zawsze kimś obcym, kimś wyobcowanym, co pozwalało mi się oczywiście wielokrotnie zdystansować do przestrzeni, do środowiska, w którym się odnajdywałem. Natomiast jako dla młodego człowieka było to trudne. Było to trudne, zawsze czułem się kimś obcym, kimś nie do końca przyjmowanym przez dane społeczeństwo, kimś wyobcowanym. Oczywiście na przestrzeni lat, być może jak będziesz chciał, o tym porozmawiamy, nauczyłem się z tym żyć, a dzisiaj już zdecydowanie więcej i bardziej potrafię zrozumieć to, kim jestem i gdzie jest moje miejsce i jaka jest moja tożsamość. Ale to w takim dużym skrócie, natomiast do Polski przyjechałem dość młodo, bo miałem zaledwie 12 lat. No i dzisiaj mogę powiedzieć, że więcej czasu spędziłem w Polsce aniżeli w Hiszpanii, więc no tak, to spojrzenie na hiszpańskość to jest troszkę już przez takie różowe okulary patrzę na Hiszpanię, ale tak, w takim dużym skrócie to tak to wygląda i taka jest ta krótka 40-letnia już historia. W dużym skrócie, tak. Powiedz mi, od początku w domu mówiło się też po polsku, bo mówisz bardzo dobrze, nie masz akcentu. Ja mówiłem bardzo szybko, Hiszpanie mówią bardzo szybko, mówiłem bardzo głośno, bo Hiszpanie też mówią głośno i bardzo wymakiwałem rękoma. I to są rzeczy, które na podstawie ostatnich kilku lat udało się wypracować. Rzeczywiście, w dużym stopniu wypracować, a z drugiej strony gdzieś tam wydaje mi się, że też oswoiłem pewne emocje, pewną energię. Ja, gdy dzisiaj patrzę na pewne nagrania sprzed lat, to rzeczywiście jest to troszkę dla mnie śmieszne i komiczne, że było bardzo dużo tego wszystkiego we mnie. Gdzieś tam myślę, że to jest kwestia też po prostu lat i doświadczeń. Oczywiście. Pewne rzeczy łagodzi, zdaję sobie sprawę, że mniej znaczy więcej, a nie odwrotnie. Ale jeśli chodzi o pytanie, to u mnie w domu się zawsze do tej pory mówiło po hiszpańsku. Ja z mamą mówię po hiszpańsku. Dlaczego? Bo to był taki nasz naturalny język w domu. Tata nie znał języka polskiego, więc w domu mówiliśmy po hiszpańsku, ale mama uczyła mnie języka polskiego, uczyła mnie historii polskiej, więc to było dla mnie bardzo, bardzo ważne. Ale ja się przez wiele lat buntowałem, to znaczy nie chciałem pisać, używać polskiej fonetyki, polskiej ortografii. Było we mnie takie poczucie buntu. Natomiast z racji pracy, którą wykonuję, zacząłem pracować z logopedą i to już w dorosłym wieku, bo to było zaledwie 5-6 lat temu. Ale jak trafiłeś do Polski w wieku 12 lat, już płynnie mówiłeś po polsku? Nie, to było raczej takie mówienie, to śmiesznie, wszyscy tym nie śmiali, bo hiszpański jest takim językiem, w którym właśnie bardzo mocno się sepleni, więc to mocno wpływało na język polski, ale budziło to raczej nie śmiech, a bardzo dużą sympatię. A zawsze, gdy wspominam o moich początkach w Polsce, to powiadam o tym, że byłem bardzo ciepło przyjęty przez Polaków. Super. Co było coś fantastycznego i mnie akurat osobiście, te moje osobiste doświadczenia ugruntowały mnie w takim przekonaniu, że Polacy są otwarci, że są ciekawi innych kultur, że są bardzo, bardzo, bardzo gościnni i to były bardzo pozytywne doświadczenia, te moje osobiste. Bo szkołę podstawową częściowo kończyłeś w Hiszpanii, częściowo w Polsce. Tak. Czyli zupełnie, już tutaj zawiązałeś jakieś pierwsze przyjaźnie. Zupełnie inny system nauczania w Polsce, dużo wyższy poziom nauczania. Aha. Ciekawość świata. Ja uważam, że Polacy są bardzo ciekawi świata. To nie jest tak, jak często Polacy mówią sobie, że jesteśmy narodem narzekającym i marudzącym. Ja inaczej na to patrzę. Wydaje mi się, że Polacy są bardzo wymagający, są perfekcjonistami, lubią sobie zawsze podwyższać poprzeczkę. Przez to być może często są niezadowoleni, bo chcieliby być jeszcze lepsi, chcieliby być jeszcze w innym miejscu. Ja widzę w tym taką potrzebę ewolucji, ciągłego rozwoju. Hiszpanie tacy nie są. Hiszpanie potrafią się cieszyć dniem codziennym, no i przez to być może myślę, że ten głód właśnie rozwoju jest troszkę inny, troszkę mniejszy. No i co po szkole podstawowej porabiałeś? Trafiłeś do szkoły tutaj jakiejś średniej, tutaj w Polsce już? Tak, tak. No to potem to była oczywiście taka dość taka sztampowa droga. Zawsze byłem mocny, jeśli chodzi o nauki, to w naukach humanistycznych przedmioty ścisłe były moją słabą stroną, więc oczywiście było liceum ogólnokształcące, potem studia i na studiach zaczęła się tam, powiedzmy sobie, pierwsza przygoda z mediami, która dość mocno w tamtym młodym wieku odciągnęła moją uwagę od studiowania. Co to były za studia? Stosunki międzynarodowe. W tamtym czasie były dość popularne. Ja z racji mojego pochodzenia zawsze porównywałem Polaków i Hiszpanów. Nie wiedziałem tak naprawdę, co chcę w swoim życiu robić. Wiele rzeczy mnie interesowało i wydawało mi się, że to jest taki naturalny kierunek, który być może być oczywiście takim dla mnie najbardziej adekwatnym, ale te studia się strasznie przeciągały w czasie, ponieważ ja już zacząłem na drugim roku studiów swoją przygodę, tak bym to określił, z mediami, która zaczęła bardzo dużo aferować mnie i angażować czasu i zaczęła mnie gdzieś tam też bardzo skupiać swoją uwagę na sobie, więc studia stały się, nie ukrywam, czymś takim drugorzędnym w tamtym momencie mojego życia. A ta przygoda z mediami, co to było? Co to był za początek? No wszystko to się zaczęło w 2003 roku, więc już za chwilę będzie 20 lat, trudno w to uwierzyć. Program, który w tamtym czasie był bardzo popularny. Pamiętajmy o tym, że w tamtym czasie internet dopiero raczkował. No tak, oczywiście. Nie było smartfonów, nie było tego dostępu do internetu, który mamy, więc rzeczywiście jeszcze wtedy te klasyczne media, standardowe media w postaci radia, telewizji odgrywały ogromne znaczenie. To był program Europa da się lubić, który był emitowany, czyli od razu, tak grubo, który był emitowany na antenie głównej stacji, jednej z głównych stacji telewizji polskiej przez 6 lat. W tamtym czasie bardzo dużo miał widownię i oglądalność. Chociaż zawsze był po macoszemu traktowany, bo to był program, który był emitowany raz w niedzielę, raz w sobotę, raz w piątek, o 19, o 20. Różne były pory, czyli naprawdę moim zdaniem był traktowany bardzo po macoszemu. Nie był jakoś wypieszczonym programem danej stacji, ale mimo to miał wierną publiczność, która jeszcze wtedy, to są naprawdę wzruszające dzisiaj, z dzisiejszego punktu widzenia historie, wysyłali listy. Ja do dzisiaj przechowuję listy od widzów, nie tylko do mnie, do wielu innych bohaterów, bo ja zawsze powtarzam, że byłem tylko i wyłącznie jednym z wielu. My byliśmy tam taką zgraną ekipą i tak to się zaczęło. Ja wtedy jeszcze w takim dość młodym wieku, miałem 22 lata, nieśmiały, dość taki mało pewny siebie. Uczyłem się trochę od starszych kolegów i przebojowości, i humoru, no ale to było niezwykłe doświadczenie. No tak, ale to od razu żeś popłynął na takie głębokie wody. Ja słyszałem, że podobno w takim szczycie oglądalności Europa da się lubić była oglądana przez 7 milionów ludzi. Tak. To pewnie od razu zyskałeś popularność, wszyscy cię zaczęli poznawać na ulicach, tym bardziej, że byłeś postrzegany jako bardzo sympatyczna osoba, taka ciepła i no, każdy się jakby z tobą utożsamiał, tak? Tak, Wojtku, to było bardzo miłe, ale wiesz, ja myślę, że mnie w tamtym czasie bardzo pomagało to, że ja zawsze miałem drugą odnogę w postaci Hiszpanii. I to, że tu była jakaś tam popularność, nie chcę jej mierzyć, jak ona była, ale wracałem do Hiszpanii, do mojej rodziny i tam po prostu byłem tak samo rozpoznawalny jak wszyscy na ulicy. to zawsze pozwalało mi się bardzo do tego zdystansować. Poza tym ja zawsze osobiście miałem takie doświadczenia. W tamtym momencie jeszcze moi rodzice żyli na Ukrainie, bo nie były w Polsce, tam prowadzili swoje biznesy. Moja mama zawsze była bardzo przedsiębiorcza. Rodziców tu nie było, byłem blisko moich dziadków, moja babcia mi bardzo kibicowała. Rodzice w tamtym momencie specjalnie się nie interesowali moją pracą i moim doświadczeniem medialnym. Byli raczej bardzo krytyczni wobec tego, więc ja nigdy nie byłem ugruntowany w takim poczuciu, że robię coś w ogóle fantastycznego. I może rzeczywiście to budziło czasami zainteresowanie ludzi na zewnątrz, ale w domu, u mnie w rodzinie to nie stanowiło jakiegoś takiego powodu do jakiejś takiej dumy, radości, więc myślę, że dzięki temu doświadczeniu bardzo pozwalało mi się to do tego bardzo mocno zdystansować. I myślę, że mogę śmiało powiedzieć, że nigdy jakoś ta mała, mniejsza, większa popularność w żaden sposób mi nie zaszkodziła. I myślę, że to bardzo dobrze właśnie. Nie, no jasne, tak. No, najważniejsze się nie zmienić w tej popularności. Tak. No wiesz, może tak było, że rodzice traktowali to tak bardzo po macoszemu, z tego względu, że myśleli, że ten program potrwa 2-3 miesiące, to będzie tylko krótkotrwała przygoda z programem i cześć. Możliwe. Ale będziesz musiał zejść jakby na twardy grunt, tak? Możliwe, ale już minęło 20 lat i ja też traktuję to doświadczenie jako rozdział zamknięty w swoim życiu, który oczywiście, co jest, należy wypowiedzieć, pozwolił na pokierowanie troszkę albo wykorzystanie rzeczywiście tego potencjału jeszcze w dzisiejszych czasach, więc akurat ta iskra była niezwykła i bardzo mocnym zapalnikiem. Myślę, że w tamtym czasie sobie zupełnie z tego nie zdawałem sprawy, ale rzeczywiście wciąż to echo gdzieś tam się odbija jeszcze w moim życiu. Ten program ile lat trwał? 5 bodajże, tak? Ja już nie pamiętam teraz 5 dokładnie, czy 6. W 2008 roku przestał być emitowany. Tak. A czemu przestał? Czemu szedł z anteny? Skoro miał taką popularność? No to się bardzo dobrze oglądało. Myślę, że to były kwestie decyzyjne, na które nie mieliśmy wpływu. Być może wyczerpał się pomysł, ale myślę, że mógł być jeszcze kontynuowany. To była jakaś odgórna decyzja, chociaż przyznam, że jako uczestnicy jeszcze przez długi czas liczyliśmy na to, że będzie kontynuowany, bo to było fantastyczne doświadczenie. Była próba reaktywacji jeszcze w 2015 roku, czyli 5 lat temu, ale to było kilka odcinków z okazji właśnie rocznicy wejścia Polski do Unii Europejskiej, no ale to już oczywiście nie było to. Więc no, trwało to tyle, ile trwało, ale i tak, powiem Ci Wojtku, że trwało to dłużej niż początkowo sądzono, bo początkowo miało to być programy emitowane tylko i wyłącznie na próbę przez jakiś czas, a tak to się rozwinęło na... No wiesz, Polacy byli w tamtym okresie ciekawi tego Zachodu, byli ciekawi Europy, chcieli zobaczyć, jak ludzie żyją w Europie, dlatego ten program zyskał taką popularność. Tak, ale myślę, że w tym jeszcze było coś bardzo istotnego, nie tylko doświadczanie albo porównywanie Polaków, tego jak żyje się w innych krajach Europy, ale myślę, że dla Polaków bardzo ciekawe było słuchanie tego, jak się o Polakach mówi, albo co się o Polsce myśli za granicą i to, jak cudzoziemcy, prawda, w dużym stopniu odbierają Polaków. To było fantastyczne, to, że Polacy mogli posłuchać wiele bardzo dobrych i budujących słów na swój temat. No tak, tak. No, te stereotypy na temat Polaków były różne w Europie. Faktem, że przez lata żeśmy zmienili jakby postrzegalność Polaków. No to tak chwała za to właśnie Polakom. Ale na tym programie twoja kariera, jakby kariera medialna się nie skończyła. Dalej poszedłeś, dalej były jakieś programy. Tak, były rzeczy, których pewnie dzisiaj bym nie zrobił, albo programy, w których dzisiaj bym nie wystąpił. Ale to wszystko to jest oczywiście kwestią jakiejś dojrzałości, jakichś wyborów. Taniec z Gwiazdami chyba był? Tak, to była druga edycja, więc to był 2004 rok. Jak przyszło? To była duża edycja, wiele rozpoznawalnych rzeczywiście osób tam występowało. Bardzo ciekawe doświadczenie, które nauczyło mnie również radzenia sobie ze stresem, z emocjami. I dla mnie to jest akurat taką największą, myślę, że największą lekcją tego wszystkiego występowania właśnie przed kamerą jest nauka radzenia sobie z emocjami. Największym doświadczeniem, największą lekcją. I myślę, że nawet uczestnictwo w tym programie było tego warte. No, nie pamiętam dokładnie, gdzie zaszedłem, to chyba wtedy było dość dużo par występujących, 14 i mało wiem, że kto o tym pamięta, ale chyba jako 7. para odpadliśmy, więc gdzieś do połowy tego programu doszliśmy. Ale wcześniej tańczyłeś w ogóle, czy nie miałeś nigdy do czynienia z tańcem? To jest zabawne, bo ja z tańcem niewiele miałem do czynienia, poza tym, że jako dziecko chodziłem na lekcje baletu. No czyli jednak coś tam było. Jeszcze Hiszpanii dość nie wspominam tego chyba najlepiej, bo to nie było jakoś takie wybrane przeze mnie doświadczenie, raczej przez rodziców, ale było był taki rozdział w moim życiu. No tak, to też dało Ci jakieś poczucie rytmu i tak dalej, no to tak. na pewno w jakiś sposób pomogło. W jakich programach jeszcze brałeś udział? Wiesz, nie wiem, czy to jest też ciekawe dla naszych widzów i słuchaczy, ale tak, był program Taniec na Lodzie, czy Gwiazdy Tańczą na Lodzie, już szczerze mówiąc chyba raz nie pamiętam dokładnie nazwy. Tak. Tak jak mówię, no, były programy, których dzisiaj myślę, że bym się nie podjął, ale one w tamtym momencie pewnie miały też swoje znaczenie. A wcześniej jeździłeś na łyżwach przed takim programem? Nie jeździłem. Miałem, zresztą jestem chyba skory, mam jakąś słabość do wypadków i do tego, żeby mi się noga gdzieś tam podwijała. No jeden wypadek twój wszyscy znają. Czasami na antenie i nawet to doświadczenie na lodzie też się skończyło kontuzją dość poważną. Tak miało być widocznie. Ja powiem Ci, Wojtku, ja się nie obrażam na rzeczywistość. Wiesz, wydaje mi się, że czasami dzieją się pewne rzeczy, bo się po prostu muszą dziać. No tak, koniec, kropka. Być może to też wynika z tego, że w pewnym momencie człowiek patrzy na pewne rzeczy nieco inaczej, potrafi się zdystansować. Ale tak, no to akurat był wypadek podczas treningu, wiesz, tam były dość takie, powiedziałbym, użyję tego słowa, wysublimowane choreografie jak na ludzi, którzy naprawdę nie potrafili jeździć, więc dość wymagające. I doznałem wtedy wstrząsu mózgu, więc to się skończyło w szpitalu i tak musiałem zakończyć swoje doświadczenie w tym programie. No i tyle. No, myślę, że więcej nie ma co o tym mówić. Jasne. A powiedz mi, jak sobie radziłeś z rozpoznawalnością na ulicach? Było tak, że gdzie się nie pojawiłeś, ktoś pojawiał tłum ludzi, chciał jakieś autografy? Wiesz, był taki czas rzeczywiście, takiej dość dużej rozpoznawalności i tak jak mówię, ona się tyczyła nie mnie, a całego sztabu ludzi, którzy występowali. To było bardzo miłe, to było bardzo życzliwe. Były czasami takie rzeczywiście historie zaskakujące. Nigdy nie zapomnę, jak w Madrycie, na lotnisku w Madrycie wracałem do Warszawy z powrotem, więc dojechałem na lotnisko i była grupa kibiców, uwaga, Wisły Kraków, która czekała na piłkarzy, którzy mieli zagrać mecz przed Realem Madryt. I w tamtym momencie grupa kibiców, poznawszy mnie, zaczęła nucić piosenkę, to nie jest wymyślona historia, to jest autentyczna historia. Zaczęli nucić piosenkę programu Europa da się lubić. Kamera telewizyjna, tamtejsza hiszpańska, była przekonana, że jestem pierwszym piłkarzem witany hymnem klubu przez swoich kibiców i byli zaskoczeni, że wcale nie jestem piłkarzem żadnym. Więc jest taka historia, którą no, gdzieś tam dość mocno pielęgnuję w swojej pamięci, bo bardzo przyjemna. Oczywiście ta popularność z roku na rok jest coraz mniejsza. Ja czuję się, szczerze mówiąc, coraz lepiej, z tym, że ona gdzieś tam wygasa, w dużym stopniu wygasła, ale myślę, że nigdy mi to nie przeszkadzało, że to nigdy nie było uciążliwe. A mieszkasz na stałe w Warszawie? Tak. Ja myślę, że troszeczkę ludzie też się oswoili z celebrytami, z aktorami. Tutaj naprawdę bardzo często można spotkać ludzi takich na ulicach. Naturalnie. I może, wiesz, no kiedyś były, tak jak mówiliśmy na początku, były tam 2 czy 3 programy w telewizji, nie było internetu. Dzisiaj to jakby się troszeczkę ta popularność rozmydliła, bym tak powiedział, tak? Jest naprawdę dużo więcej celebrytów, dużo więcej aktorów, być może dlatego ludzie mniej zwracają uwagę, bo ja jestem przekonany, że co druga osoba na ulicy znacie, wiedzą ludzie, kim ty jesteś. Tak, być może. Ja też mam taki dystans, wiesz, do takich pewnych pojęć. Są takie słowa jak pojęcie celebryty, które pamiętam zaczęło być używane w przestrzeni medialnej dopiero po roku 2005-2006. Wcześniej się nie używało tego pojęcia w Polsce. W ogóle nie istniało pojęcie celebryty. Nawet pamiętam, miałem znajomego, który miał domenę internetową pod tytułem celebryci i doskonale pamiętam, jak on chciał sprzedać tę domenę, bo uważał, że jest w ogóle bezużyteczna. Więc to pokazuje, że to było pojęcie w ogóle w przestrzeni takiej społecznej nieużywane. Ono potem stało się taką łatką, powiedziałbym raczej negatywną, że celebryta jest osobą, która jest rozpoznawalna, nie wiadomo z jakiego względu, ale po prostu gdzieś tam prawda się pojawia najczęściej w ściankach. Ale myślę, że często nie mamy wpływu na to, jak jesteśmy opisywani albo jak jesteśmy odbierani, więc to też trzeba potrafić się z tym oswoić. Znaczy nie można się obrażać na to, no tak, oczywiście, że jesteś określony tak czy inaczej. I ja myślę, że też się na to nie obrażam, czy jestem opisywany jako celebryta, czy jako osoba rozpoznawalna z takiego czy innego względu. Mam do tego dzisiaj bardzo duży dystans. Staram się budować też przekonanie o mnie, o mojej wartości na podstawie czegoś innego, a nie na podstawie tego, co jest opisywane, albo tego, jak to jest opisywane ewentualnie przez internautów. I mam bardzo taką dużą otwartość do ludzi, więc raczej odbieram uśmiech i życzliwość ludzi nie jako element rozpoznawalności, tylko jako element ich natury. Wiesz, w Hiszpanii ludzie są bardzo otwarci, bardzo życzliwi. I to jest rzecz, która wracając z Hiszpanii bardzo mnie ujmuje. To jest jedna z rzeczy, których mi brakuje w Polsce, chociaż bardzo dużo się w Polsce zmieniło tej otwartości, ale rzeczywiście ludzie w Hiszpanii potrafią się uśmiechać, więc jeśli ktoś się do mnie uśmiecha, to ja to przyjmuję z ogromną uwagą i bardzo to doceniam. I bardzo to lubię. Zawsze to wzajemnie. Tak. Okej. Miałeś jakieś negatywne przygody, nieprzyjemne przygody związane z popularnością? Że nie wiem, jakiś tam typek spod sklepem gdzieś zaczepił i nie wiem. Wiesz, nie przypominam sobie, bo jeśli były takie historie, że ktoś zaczepia albo ktoś mówił coś niemiłego, to mnie to nie buzuje, znaczy wiesz, mnie to nie nakręca negatywnie. Staram się zawsze powiedzieć coś miłego, zawsze posłuchać, bo wydaje mi się, że jeśli albo komentarze w internecie negatywne, prawda, które się oczywiście zdarzają, ale ja uważam, że to nie jest, że nie można nakręcać i zasłaniać, że to jest teraz też takie popularne pojęcie hejtowania, prawda, albo hejtu. To z czegoś wynika. To wynika z jakichś braków u tych ludzi, prawda? Więc najczęściej, jeśli masz do czynienia na żywo z jakimś niemiłym komentarzem, to moja naturalna reakcja jest taka, żeby się zatrzymać, żeby posłuchać tej osoby i okazuje się, że najczęściej ta osoba potrzebuje właśnie uwagi. No tak, oczywiście, masz rację. I bardzo często ta osoba zmienia w ogóle swój tok wypowiedzi. Z takiej negatywnej nagle otwiera się i okazuje się, że jest zupełnie inna. Więc myślę, że potem nie jest tym hejtem w internecie. To wynika z pewnych deficytów, które ludzie mają. Próbują uzupełnić pewne braki, zwracaniem na siebie uwagi. I jeśli zwrócisz na nich uwagę, to najczęściej jest tak, że... No bo to tak jest, że... Jak wyobrazimy sobie ludzi, którzy hejtują w przestrzeni internetowej, dlaczego? Bo są bezosobowi, tak? Bo są no name. Jeśli by ta osoba na żywo pojawiła się, myślę, że tutaj w naszej rozmowie, to myślę, że więcej by było takich pozytywnych słów, aniżeli negatywnych, tak? To jest taki być może element psychologiczny, ale jestem dość wyczulony i staram się zawsze ludzi mierzyć taką dobrą miarą, a nie negatywną. Więc jak zdarzały się jakieś być może przykre doświadczenia, to zawsze się temu przysłuchiwałem. Staram się tego nie odpierać, nie odwracać uwagi, tylko właśnie przeciwnie. Posłuchać, co jeszcze ta osoba ma do powiedzenia i zawsze się to kończyło raczej dobrze, aniżeli źle. Super. Miałeś też przygodę radiową. Tak, no to jest przygoda, która cały czas trwa. Cały czas jesteś w radiu? Bardzo, bardzo lubię. Wiesz co, to jest, Wojtku, bardzo ciekawe, bo być może tutaj to nie zabrzmie poważnie, ale jestem raczej małomówny. Niemożliwe. Ja lubię słuchać, wolę słuchać, aniżeli mówić. Daję ci słowo. Wolę słuchać, aniżeli mówić i radio jest taką przestrzenią, która na to pozwala, tak? Możesz się skupić na tym, co rozmówca ma do powiedzenia, tak jak ty prowadząc rozmowy i wywiady. I to jest bardzo budujące, więc radio bardzo lubię, wolę radio od telewizji, bo skupiasz się na osobowości, skupiasz się na treści, a nie na wyglądzie. Co więcej, radio pozwala na większą, bogatszą rozmowę, aniżeli krótkie wejścia antenowe, przerywane reklamami i przerywane czymś innym, więc jest bardziej autentyczne. Kiedyś była taka audycja Życie jak w Madrycie, z tego co pamiętam, tak? Tak, to jest taka audycja. To jest taka audycja, którą prowadzę już cały czas, już od ponad 5 lat. No właśnie. No, i oczywiście zdaję sobie sprawę, że nie wszyscy słuchają, nie wszyscy o tym wiedzą. Ja radio nazywam swoją terapią, wiesz, swoją osobistą terapią, bo to jest przestrzeń, w której się zamykam, studiuję z gościem, rozmawiam, jest muzyka, bardzo to cenię, jest ona osobiście mi bardzo potrzebna i rzeczywiście radio jest czymś, co osobiście mnie gdzieś tam buduje i leczy. Na początku dzisiejszej rozmowy wspominałeś, że jakby ta kariera medialna no nie jest jakby podstawą twojego życia i masz jeszcze inne historie życiowe, o których byś mógł opowiedzieć. Mógłbyś poruszyć takie historie? Wiesz, jestem osobą, staram się czasami przełamywać pewne stereotypy i I oczywiście jestem osobą, która na pytanie, czym się w życiu zajmujesz, trudno mi jednoznacznie odpowiedzieć, bo robię kilka różnych rzeczy. I to są oczywiście te przestrzenie, o których mówiliśmy, ale też nie chcę o nich tak dużo mówić, bo to nie jest tak, żebym się tutaj chciał czymś ewentualnie wykazać, prawda, czy czymś chwalić. Natomiast tych przestrzeni jest dużo. To są przestrzenie, w których jestem bardzo szczęśliwy, że mogę występować, prowadząc różnego typu eventy, konferencje. Dobrze się czuję na scenie. Prawie od 18 lat jako konferencjer zapowiadam różne rzeczy i tutaj muszę powiedzieć, że tak naprawdę ta rola prowadzącego nie polega na tym, by skupiać uwagi na sobie, tylko by właśnie potrafić żonglować pewnymi tematami, by budować tak czasami narrację, by zapowiadać kolejne punkty programu, by prowadzić rozmowę między widownią a tym, co się dzieje na scenie. Więc być może teraz bardzo filozoficznie o tym powiedziałem, ale to jest taka przestrzeń, którą uwielbiam. Szczerze mówiąc, z tej mojej przestrzeni zawodowej, to jest ta przestrzeń, którą najbardziej lubię. Kontakt z publicznością, wykazywanie dystansu wobec siebie samego, żartowanie, śmianie się z siebie samego również. I to jest taka przestrzeń, która zajmuje mi też bardzo dużo czasu. Ostatnio mieliśmy oczywiście czas bardziej zmniejszonej aktywności scenicznej z różnych względów. Natomiast bardzo dużo mi to zajmuje czasu i to jest taka przestrzeń, która też mnie uzupełnia zawodowo. Przez te ostatnie 2,5 roku praktycznie tych eventów było bardzo mało. Działo się dużo mniej, dużo więcej przestrzeni online, więc tego kontaktu z widzem było mniej. Ale rzeczywiście bardzo to lubię i to jest duża część mojej pracy zawodowej. Przez wiele lat, ostatnich lat jesteś też twarzą Totolotka. No to może za dużo powiedziałem, ale prowadzisz program Totolotka. Tak, ja jestem jednym z prezenterów totalizatora sportowego, losowań, to już trwa 10 lat i to jest doświadczenie niezwykłe. Ja też nie wiem, na ile tutaj naszych internatów będzie to ciekawiło, ale to znowu jest taka przestrzeń, w której uczę się radzenia sobie ze swoimi emocjami. To jest ograniczony, konkretny czas antenowy programu na żywo, w którym są procedury awaryjne, jest komisja, która czuwa nad przeprowadzeniem losowań, więc naprawdę dzieje się bardzo dużo różnych elementów, które być może dla widza są niezauważalne, a dla osoby, która stoi po drugiej stronie, dla prowadzącego, jestem jednym z 6 prowadzących, są po prostu niezwykle istotne. Trzeba być bardzo czujnym, bardzo uważnym i to jest praca, o której mało myślę, że mówię w przestrzeni takiej ogólnej, a która nauczyła mnie bardzo dużo. Cały sztab ludzi, który zarządza tym prowadzeniem tego losowania, więc rzeczywiście niezwykłe doświadczenie, bardzo ważne w moim życiu. Tak. I ono dzięki, mogę powiedzieć, dzięki losowi, dzięki naszej pracy wciąż trwa. Super. Na razie rozmawialiśmy o tych aspektach twojej pracy zawodowej. Masz czas jeszcze na jakieś hobby, na jakieś pasje, na jakiś sport? Co robisz w wolnych chwilach? Wiesz, jestem tatą, mam syna 10-letniego, Gabriela, mam 2,5-letnią córeczkę Maribel, więc 2,5 roku córeczkę, więc powiem Ci, że ta przestrzeń taka rodzicielska jest taką przestrzenią bardzo, bardzo dla mnie istotną, bardzo ważną i poza czasem zawodowym, który zajmuje bardzo dużo czasu, staram się bardzo dużo czasu poświęcać swoim dzieciom. Jestem osobiście w takim życiu osobistym po różnych takich perypetiach, ale życiowych. Ale jako tata myślę, że nigdy się nie poddałem i jestem takim aktywnym, obecnym tatą. Mam takie wrażenie, że w ogóle w przestrzeni takiej publicznej mało mówi się w Polsce o ojcostwie. Nie wiem dlaczego, z jakiego względu. Mam wrażenie, że to taka przestrzeń, o której należałoby dużo więcej mówić, oczywiście, bo rola ojca jest niezwykle istotna, rola matki, rola ojca również, więc to taka przestrzeń bardzo dla mnie ważna, bardzo istotna, bardzo aktywna. Do moich dzieci mówię po hiszpańsku, to ciekawe. Wiesz, ja Wojtku tłumaczę, że dla mnie język rozsądku to jest język polski, bo język polski wymaga bardzo dużo koncentracji. Ja gdy mówię po polsku, cały czas mam wrażenie, że muszę się pilnować, wiesz, że zakładam na siebie, mówiąc po polsku, garnitur, marynarkę, trochę mnie usztywnia ten język polski, wymaga bardzo dużo takiej pracy, a język serca dla mnie to jest język hiszpański. I dlatego do moich dzieci mówię uczuciowo po hiszpańsku. Nie, no też jest, wiesz, duży plus jakby dla dzieci, bo jak będą znały język hiszpański, no to otwiera im się pół świata mówi po hiszpańsku. Tak jest. Cała Ameryka Południowa, no, ciężko tam się dogadać po angielsku w zasadzie. A tak poza tym to muszę być aktywny i dla mnie sport jest bardzo ważny, żeby jednak mieć taką... No właśnie, jak sport? Nie jest to nic takiego wyjątkowego, ale od prawie też 20 lat trenuję na na siłowni, więc sport w takim wymiarze bieg, bieganie, aktywność fizyczna jest dla mnie bardzo ważna i muszę mieć przynajmniej 4, minimum 3 razy w tygodniu czas dla siebie, żeby mieć czas na swoją przestrzeń aktywności fizycznej i to jest bardzo ważne. Oczywiście. No nie wyobrażam sobie, żeby nie mieć tej przestrzeni, która pozwala na też po prostu, to jest takie bardzo ważne ujście wielu napięć, wielu przestrzeni takich, które kosztują dużo emocji i radzenie sobie właśnie ze stresem, wszyscy jesteśmy narażeni na ten stres w wielu przestrzeniach swojego życia, musi mieć swoje ujście w naszym życiu, więc myślę, że hobby, tak jak wspomniałeś, sport jak najbardziej, to pomaga nam być zdrowi na umyśle również. Tak, jest ten czas, te 1,5 godziny na tej siłowni, czy tam nawet do 2 godzin, żeby na chwilę zapomnieć o wszystkim, skupić się na sobie, prawda? Okej, jakie masz plany na najbliższą przyszłość? Czy zawodowe, czy ogólnie związane z karierą, czy z życiem? To jest trudne pytanie, bo Wojtku, ja nigdy nie byłem osobą, która planowała. I domyślam się, że w Twoich rozmowach z ludźmi sukcesu, tak, w końcu Kopalnia Sukcesu, pewnie to planowanie, pewnie to umiejętność wizjonerstwa, prawda, albo potrafienie odpowiedzieć na pytanie, gdzie chcę być za 5 czy za 10 lat, jest bardzo często takim napędem, prawda? Takim momentem przełomowym albo motywującym dla tych wszystkich osób. U mnie tak nie było. Ja nie zapomnę, gdy właśnie 18 lat temu jeden z moich pierwszych menadżerów zadał mi pytanie, gdzie chcesz być za 10 lat? Ja wtedy nie potrafiłem odpowiedzieć na to pytanie i wydaje mi się, że to był mój, powiem dzisiaj tak, że to był jakiś taki być może mój błąd, bo być może byłbym dzisiaj w innym miejscu niż jestem, ale z drugiej strony byłem zawsze zgodny ze swoją naturą. Taką mam naturę, że ja bardziej skupiam się na tym, co mam do zrobienia dzisiaj, jutro, tak krótkoterminowo, aniżeli bardziej wizjonersko. Natomiast wydaje mi się, że zacząłem bardziej dojrzale patrzeć na pewne rzeczy. Mam ciągle takie pragnienie, marzenia, by być jednocześnie w Polsce i w Hiszpanii i szukam takiej przestrzeni. Podjąłem takie próby. Była próba założenia, miałem biuro turystyczne, biuro podróży, założone tuż przed pandemią. To był taki pomysł na to, żeby być jednocześnie w Polsce i w Hiszpanii. Kiepski czas. To nie był najbardziej odpowiedni czas, więc to była taka próba pewnie losu, ale być może spróbuję się tego jeszcze podjąć. Na pewno mam taką potrzebę bardziej niż być w mediach, zacząć budować swój bardziej kapitał zawodowy i biznesowy i myślę, że to jest bardziej odpowiedni moment na to, by już o tym myśleć. Często bywasz w Hiszpanii? Ostatnio bywałem bardzo rzadko, z początkiem roku byłem ze swoimi dziećmi, więc bardzo sobie to chwalę i chciałbym bywać częściej niż jestem. Jasne, super. Tak. Mój kanał nazywa się Kopalnia Sukcesu. Każdemu z moich gości zadaję pytanie, czy osiągnąłeś już sukces? W Twoim przypadku jak to wygląda? Ja myślę, że człowiek, który powie, że osiągnął sukces, jest człowiekiem, który już odcina chyba się od tego sukcesu, bo by być chyba człowiekiem sukcesu, by czuć się gdzieś tam spełnionym, trzeba się cały czas rozwijać. Więc myślę, że ten sukces musi być zawsze gdzieś tam przede mną i przed nami, jako taka meta, do której cały czas chce się brnąć, by się cały czas spinać po tych szczebelkach. Natomiast ja osobiście uważam, że tego sukcesu jeszcze nie zaznałem w swoim życiu. Myślę, że ja nie czuję się osobiście człowiekiem sukcesu, bardziej czuję się człowiekiem, który czuję się zadowolony z tego, kim jest, że czuję się gdzieś tam spełniony. Natomiast myślę, że sukces jest takim celem samym w sobie, który jest cały czas na naszej drodze widziany. On powinien być takim punktem, do którego chcemy zmierzać, ale cały czas ja wyobrażam sobie ten sukces jako taki element, który chciałbym przesuwać dalej w tej mojej przestrzeni. Ale oczywiście ja osobiście sam człowiekiem sukcesu się nie czuję, mimo tego, że dzisiaj z racji tej rozmowy dużo mówimy o tym, co się robiło przez te lata, to ja zawsze mam duży problem z tym, by o tym mówić. Czuję się jakoś tak skrępowany z tym wszystkim, ale nie czuję, żeby to już było. I wszystko to przed już tobą. Był ten moment. Jeszcze wszystko nie. Przed tobą. Wspominałeś, że zajmujesz się też eventami, prowadzeniem eventów. Jeżeli którykolwiek z moich widzów chciałby Cię w jakiś sposób wynająć, zatrudnić, masz swoją stronę, chciałbym, żebyś się tutaj zareklamował. Jak Cię można odnaleźć? Ja z tym mam bardzo duży problem, bo ja parę lat temu nie zapomnę, to jest jedna z rzeczy, która zbliżyła mnie do Hiszpanii, ponieważ napisałem przewodnik po Madrycie, mój Madryt. Rzeczywiście taka książka, która kosztowała mnie bardzo dużo emocji, i szukania wiedzy na temat Madrytu. Minęło bardzo dużo czasu od tamtej pory, bo ponad 10 lat. I nie zapomnę, gdy byłem kiedyś zaproszony do jakiejś rozmowy, wywiadu na temat tej książki, żeby ją promować. Było to bardzo kosztowne dla mnie, więc dzisiaj też trudno. Funkcjonuję w mediach społecznościowych, może w ten sposób. Bardzo lubię media społecznościowe. Ale masz też stronę swoją jakąś. Tak, też jest strona internetowa. Możesz podać, jak Cię odnaleźć? Stronę po prostu. Strona to imię, nazwisko, czyli Teco Moreno. .pl. Tak, tak. Ja się często śmieję z tego, że ludzie mówią do mnie Teco Moreno. Bardzo lubię, jak przekręcają moje imię. Więc conradomoreno.pl, ale też i w mediach społecznościowych funkcjonuję i bardzo media społecznościowe sobie chwalę jako możliwość właśnie wyrażania rzeczy, które są dla mnie ważne. Super. Bardzo dziękuję Ci za wywiad dzisiejszy. Dziękuję. Super. Życzę Ci kolejnych sukcesów, samych sukcesów. Dla Państwa również. I wszystkiego dobrego. Dziękuję. Dziękuję pięknie za oglądanie dzisiejszego odcinka. Jeżeli odcinek się Państwu spodobał, koniecznie proszę wcisnąć ikonkę pod filmem subskrybuj i zostawienie łapki w górę. Oczywiście w miarę możliwości, jeżeli możecie, upubliczniajcie ten materiał. Dziękujemy pięknie za oglądanie dzisiejszego materiału. Dziękuję. Pozdrawiamy. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your